O, zaczynamy sezon przełajowy. Od razu z grubej rury. Jest dzisiaj z nami Barbara Borowiecka, czyli aktualna wicemistrzyni Polski, a mistrzyni Polski z ubiegłego sezonu, znaczy no dwa sezony temu. I pierwszy raz jest na trasie, znaczy no nie pierwszy, na nowej trasie sławnie, którą przy okazji wam pokażemy. I pokażemy kawałek treningu. Także. No już się rozbierasz? Rozbieram się, już się gorąco zrobiło. Prosta startowa, idzie lekko w górę. Więc jest ciepło od razu. To jest część tylko na zawody wykorzystywana. Nie, no na treningi też, ale nie jest to część tej stałej trasy, takiej całorocznej, która tu jest oznakowana. No ale tędy się jedzie. Ze startu do góry. Do końca kostki i zawijamy. O, i tutaj zawijamy i wjeżdżamy na kompleks turystyczno-rekreacyjny w Sławnie. Teraz lekko w dół. Nominalnie tutaj agrafka na placu, ale my przedniemy prosto. Stanowisko speakera, podium, wszystko tutaj. O, maszt flagowy gotowy. Kosztowniki kiedyś tak były. Tu zaplecze, skatepark, a my tu w prawo. Trasa jeszcze nie wyjeżdżona, bo my zaczynamy sezon dość późno. Tutaj takie proste na rozgrzewkę jeszcze, żeby się peleton rozciągnął. Miołąskę trzeba będzie przyciąć. I tak nic specjalnego. Tak sobie tu podróżujemy. Tu będą przeszkody. Tam jedna deska, jaka jeszcze leży stara. I tu po zawrotce będzie hop hop, hop hop. Hop hop. I wylot do drugiej części trasy, dolnej. Też jeszcze nie ujeżdżone, ale kto był chociaż raz Sławnie, to wie, że tu są zawsze agraweczki, trawersem w dół, potem na połowę trawersu, też jeszcze nie wyjeżdżone, do zakrętu do góry, w dół i na prosto. I na końcu prostej skręcamy w lewo, jedziemy wokół boiska, przez hopę nie, bo to na MTB, przez gapa drewnianego też nie, bo to na MTB, a my wracamy do trasy. I teraz wjeżdżamy w ścieżkę i próbujemy ścieżką. Barbarę puścimy przodem. Ścieżka wyjeżdżona, nie da się zbłądzić. To tam belki trzeba spokojnie przejechać, normalnie się ją mija bokiem. Prawej. One są mało przełajowe, ale tak. Gazu, gazu. Nie, no trzeba zweryfikować ciśnienie, bo po piasku się na kamieniach nie jeździ. Na treningi nie używa się szytek, tylko opon. Chyba że ma sisiana za dużo, to można. Nie używa się pancernych ścieżki kół. No nie takich pancernych. To co, ale... ty wiesz, ile dziur wyhaczyłeś? Okay. Dobra, można jechać dalej. Dziękuję.
jest w lekkiej przebudowie na wersję wyścigową. Wersja letnia dla dzieci była taka dużo więcej obrotów, a teraz jest mniej. Za mną. Jeszcze nie ujeżdżony dobrze, ale stąd też paliki i taśma, żeby ścieżki na nowo ułożyć. No i teraz jest szeroko, podwójnie, a to było pojedynczo. Trasa sławnie bez ślimaka, to nie trasa. Dobra, pojedziemy teraz trochę wolniej po kostce. Może jakieś pytania barbarzy zadamy. Barbara, kiedy pierwszy start na przełaju? Wszystkich to ciekawi. Mnie też. To ciebie też? No zobaczymy, jak covidek pozwoli. Ale pewnie Barbara wystartuje nie wtedy, kiedy się wszyscy tego spodziewają. Można się tylko domyślać, że jak przyjechała trenować przełaj, to już coś ma tam zaplanowane. No ale zobaczymy. Czekajcie. No, trenujcie ostro, dziewczyny. Także no, z tym sezonem przełajowym to zobaczymy, bo wszystko się odwołuje po kolei. Dzisiaj odwołali owocowy przełaj. O nie! No niestety. Dzisiaj poszła informacja, że odwołany owocowy przełaj, fajna impreza, niestety się nie odbędzie. Tak, tu zjeżdżamy. Szybko się uczysz nowych rzeczy. I tu też. To są belki dla dzieciaków do ćwiczenia, takich najmłodszych. No to trasa jest cały rok wykorzystywana, więc. I z drugiej hopy w lewo, po skosie. Tak, to jest nowy fragment. Powstały wczoraj. Jeszcze nie posprzątany, nie ogarnięty. Ale tu jest bardzo miękko. Więc tu będziemy robić siłową część treningu. Woda stoi zazwyczaj. Jeszcze jedna zawrotka i do podbiegu. I tu zawijamy ciasno. I do góry. I za najgorsze trzeba wskoczyć od razu w zjazd. Będą się łamać siodełka. Poszło. Skrócimy to. Ciężko się skraca, bo jest dziury wykopane. No i dobra. Może być. A, się rozjeżdża tutaj piaseczek. No i ślimaczek. A nie dlatego, że tak wolno. Może dlatego skorupa taka zakręcona. Jak pierwszy raz zrobiliśmy ślimaka na wyścigu, to ludzie wjeżdżali i zastanawiali się, o co chodzi, że przecież jak wjadą do środka, to nie wyjadą. A tu jednak ścieżka jest co druga. Tak. Inspiracje z amerykańskiego przełaju. Ślimaczek. Pierwszy w Polsce był. Teraz już są dość często spotykane na wyścigach przełajowych. Jak tak cała stawka w jednym miejscu się zapętli na pierwszej rundzie, to fajnie to wygląda. No i start kolejnej rundy. Pompujemy. No i zrobiłem przewagę. O cicho. Gdzie byłaś? Tak. Tak więc. Barbara Borowiecka, mistrzyni Polski 2019. Wice 2020. A 2021. No nie wiadomo. Zobaczymy.
A może wcale nie wystarczuje? Może. Może. Tego nie wiadomo. A w Polsce się nie opłaca. Nie opłaca. Nie no, już się opłaca teraz. W tym sezonie już się opłaca. Ale perspektywicznie patrząc. A, perspektywicznie patrząc, to trzeba mieć zabawę z tego. To nie jest sposób na biznes super dochodowy, raczej sposób na życie. Więc kolorowe? Sama dopiero mówię, że szare, buro i ponuro. Kolorowo to jest u mnie, o. A u ciebie co? Szary rower? Co, że nowy? Jak szary? Nawet tak nie mów. Miejmy nadzieję, że mistrzostwa się odbędą, bo przyjdzie duży mróz i zamrozi wirusa. Patyk w przerzutce! Nie no, jakiś badylek tylko. Teraz trzeba odrabiać straty. O, nie są strony. Tak to jest, jak się jeździ w jednym rowerze na Shimano, a w drugim na Stramie. Tak się potem myli zmiany. Trzeba się przyzwyczaić. Muszę odstawić szosę na bok, bo tam mam Shimano, a tu mam Strama w Leo. I chcę sobie zrzucić, a sobie wrzucam, albo odwrotnie. Ten double tap tak zło. Shimano, Sram. Jeżdżę na czym mam. Nie no, rowerek dużo lepszy niż ja jest. Taka polecana zabawa treningowa. Łapiemy za górę, ustawiamy takie pośrednie przełożenie, żeby wszędzie się dało jechać i jedziemy całkowicie bez hamowania. I zaczyna się zabawa wtedy dopiero. Od razu się zmieniają linie przejazdu i technika pokonywania zakrętów. Trzeba zajeżdżać szerzej, bo inaczej się człowiek nie zmieścić. Ach, długie. I gaz. O właśnie. Teraz robimy testy, lekka modyfikacja ustawień roweru i ciśnienia. Zobaczymy, czy będzie poprawa. Pewnie nic nie słyszycie, bo tak wieje, nie? Tak, zwolnimy trochę pogadam. Zobaczymy, kolejna próba trawersu. No i od razu przeszło, widzisz? To było to. A ja. No Barbara, co ci mam powiedzieć? Na razie jest sztywniutko, oddaj bidon. Teraz będzie zabawa ożywiająca. Na razie na większej przestrzeni. No dobra, powiedzmy, że tutaj. No dobra, jadę pierwszy, na razie jedziesz za mną, a potem zrobimy sobie wyścig na dochodzenie. Oczywiście klamek nie dotykamy. No i tak, mała prędkość, no można sobie tak jechać
nawet po samym bidonie i się zawróci. No i to jest całe ćwiczenie. Tylko raz w jedną, raz w drugą będziemy jeździć, żeby nam się nie pomerdało. Czyli tak skręcasz raz w lewo, raz w prawo, nie? Więc w sumie bez różnicy. Ale jak już się linia wyjeżdża, to potem jest zupełnie odwrotna, jak jedziesz w drugą stronę. No i dobra. Teraz będzie trochę szybciej, czyli ja będę uciekał. A ty masz nie strzelić z koła. I teraz ładnie na trawie widać, jak się kompletnie zmienia linia przejazdu. Gdzie jest ta poprzednia przy bidonie, a gdzie jest ta szybsza. No bo przecież nie mamy hamulców. A czy da się z hamulcami szybciej? Ciekawe. Opony idą na limicie. Budujemy przewagę. Rwie. A teraz zajedziemy inaczej. No, przód zaczyna odjeżdżać. Będzie gleba chyba. Tył też już puszcza. Jest, o to chodzi. Trzeba szukać limitu. No właśnie taka fajna zabawa. Jak ktoś powie, że trzeba nie wiadomo ile terenu, żeby przełaj ćwiczyć, to jest bardzo w błędzie. Kawałek trawnika, dwa bidony i zakręty można robić. Do limitu, czyli do gleby. Fajne miejsce, bo nawet jak upadniesz, to ci się nic tak nie stanie. No właśnie, byle nie na przerzutkę. No, to my się tu jeszcze poganiamy chwilę. Zawsze po zejściu z górala na przełajówce jest sztywniutko, więc trzeba się wjechać z powrotem. A jak się nie może robić zbyt ciężkiego treningu jeszcze, bo się jeszcze w miarę odpoczywa, to trzeba sobie wymyślać takie zabawy różne, żeby troszkę technika wróciła. Ustawiamy bidonik i jak najmniejszym kółeczkiem obracamy się wokół niego. Dobra, bo ci się w głowie kręci. Odkręć sobie teraz. No. A to się wytnie. Albo się nie wytnie. Otyłaj. Tak, a za chwilę przejdziemy do wskakiwania na rower. Też będzie wesoło. Na pewno. No, dobra. Jedź tam na ósemkę. Normalnie jak się w to bawimy, to ten kto komu drogę się przetnie, lider komu przetnie drogę, ten odpada. I trzeba być za kołem cały czas i nie dać się odciąć. Powiedzmy, że teraz cię nie odcinam i teraz jeszcze cię nie odcinam, ale jak przyspieszę, a przyspieszę, i odpadasz. No i tak się właśnie tutaj często bawimy przed sezonem. Znaczy nie, no zawsze się tak bawimy. No, teraz będziemy pierwszą czynność wykonywać, jaką się powinien człowiek nauczyć, jak chce jeździć rowerem. Bo żeby zacząć jazdę, to trzeba najpierw wsiąść na rower. Czyli nie wsiadamy tak. Na babcie z mlekiem. Nie, tak nie wsiadamy. Nie wskakujemy jak na konia. Nie będę pokazywał jak, bo to karbonowe siodło bym tak wskoczył, to by było. Tylko wskakujemy
z jednego odbicia na wewnętrzną część uda. Tak wskakujemy na rower. I dopiero jak tak wskoczymy, to się dosuwamy od razu z nogą na pedał, bo on tutaj zostanie, jak dobrze zeskoczymy. Jak źle zeskoczymy, to pedał zostanie gdzieś tam i wsiadamy i nie ma na co trafić. Dobra. Spróbujemy to zrobić książkowo po długiej przerwie. Czyli jedziemy. Ważna rzecz. Ważna rzecz, zawodnicy często zapominają. Najpierw odpinamy lewą nogę. Ale jak to? Lewą i kładziemy na śródstopiu. Jak nikt nie przydzwonił w życiu w przeszkodę, to jest farciarzem, ale jak przydzwoni, to będzie o tym pamiętał, że najpierw odpinamy lewą nogę, stawiamy na śródstopiu, odpinamy prawą, przekładamy nóżkę między rowerem a drugą nogą, zeskakujemy, biegniemy, pokonujemy przeszkody, stawiamy rower, nigdy go nie puszczamy luźno, bo spadnie łańcuch, stawiamy rower delikatnie, przekładamy rączkę na kierownicę i hop, i jedziemy. Jeszcze raz. Zeskok. Ważne, żeby ta noga była tutaj, bo wtedy pedał zostaje w tej pozycji, co trzeba. Rączka, hop. I lecimy. No dobra, spróbujemy trochę szybciej. Przeszkoda. I lecimy. Jeszcze raz. Nic nie podskakuje, nie odskakuje, za każdym razem trafiamy w siodło. No, tak to mniej więcej powinno wyglądać. Oczywiście jest technika uproszczona, którą wszyscy stosują ostatnio. Niestety jest w wielu sytuacjach wolniejsza. Ona się sprawdza przed stromymi podbiegami. Ja tą nogę dajemy po prostu z tyłu. Ale zauważcie, że ten zeskok jest taki na krzyż wtedy. I kopiemy się we własną nogę. Przy 30 na godzinę już mógł być problem. A jeżeli przełożymy nogę, to mamy od razu krok już do przodu. I zazwyczaj możemy wcześniej zaatakować przeszkodę. Znaczy się w sensie później, przed samą przeszkodą. Jak zeskoczymy z nogą z tyłu, to potrzebujemy dodatkowe kroczki, żeby tą nogę przełożyć. Jeszcze raz pokazujemy, omawiamy od początku. Wsiadamy na rower, wskakujemy przez udo. Czyli hop, udo najpierw i dopiero noga idzie na pedał. I jedziemy. Zeskakujemy, odpinając lewą nogę, kładąc na śródstopiu, prawą. Przekładamy między nogą a ramą, chwytamy za ramę i w tym momencie już biegniemy. Stawiamy rower, nie rzucamy, stawiamy, lekko go napędzamy, przez udo, pyk, na rower. Teraz w pełnej wersji, na prędkości znacznie wyższej. Zobaczycie, czy to się sprawdza. Odpięta noga, przełożona, hop, i lecimy dalej. Bez wytracania prędkości. Mniej kroczków zrobimy na ziemi, tym szybciej jedziemy. Jeszcze raz. I lecimy. No, mniej więcej. Możecie sobie cofnąć, nie będę kolejny raz omawiał. Film da się cofnąć. Lewa noga. Prawa pomiędzy, chwyt za ramę, przebiegnięcie, hop, i tak w kółko cały dzień możecie ćwiczyć przed sezonem. A teraz Barbara zaprezentuje nam to samo ćwiczenie. No co, no trzeba sobie odświeżyć technikę. Ja wiem, że jazda na rowerze się nie zapomina, ale trzeba sobie powtarzać. Cyk, przeszkoda. Na rower, no takie 7 na 10 może, takie naciągane. Ręka wcześniej, zanim zdejmiesz nogi z pedałów, zanim zaczniesz biec, musisz schwycić za ramę. Bo jeżeli to będzie na nierównym gruncie, to ten rower ci podskoczy w tym momencie. Kiedy ty biegniesz i jesteś obok roweru
i nie masz ręki jeszcze na ramię, to ten tył jest swobodny. Czyli zsiadając na ziemię, ta ręka musi powędrować tutaj. I wtedy już jest pewny chwyt. I wtedy robisz co chcesz. Blokujesz rywalką trasę, jak niektóre takie dziewczyny, które znamy. Tak, rower, o tak. A bo już teraz Masters. No dobra, jeszcze jeden temat, trochę rzadszy. Czyli zsiadanie z roweru i zakładanie go na plecy przed podbiegiem, bo to jest troszkę inna technika. Do momentu przełożenia nogi niby jest to samo wszystko, ale chwyt nie jest za górną rurę, tylko za górną część dolnej. Nie za nisko, bo jak złapiecie za nisko, to mam akurat koszyk, ale złapiecie za nisko, to mówicie, że macie za małą ramę, bo wam się łokieć nie mieści. No nie zmieści się, ale jak chwycimy tutaj, trochę wyżej, to ten łokieć bez problemu wchodzi. Później rączka ląduje pod ramą, chwyta za dolną część kierownicy i mamy rower spięty z ciałem, z zawodnikiem. Alternatywna technika dla tych, którzy mają długie rączki. Wysocy zawodnicy bardzo często łapią przed ramą i tutaj ten chwyt jest podobny. Na mega stromych podbiegach lepiej, bo masz krótszy rower przed sobą, a dłuższy za sobą, więc nie przeszkadza ci, jak jest mega stromo. Więc wtedy też można łapać tak, ale taka najprostsza technika pod ramą, za dolną część kierownicy i biegniemy. Spróbujemy pokazać, chociaż ten koszyk mi będzie przeszkadzał. Ale dobra. Czyli jedziemy normalnie, jak wcześniej. Nie będziemy pokonywać przeszkód, tylko będziemy zeskakiwać na podbieg. I odpinamy nóżkę, hop. Chwytamy za dolną rurę. Rower do góry, rączka zapięta. I już biegniemy. I analogicznie, cyk. Zsuwamy rower za ten sam chwyt. Nie przekładamy ręki na górę, bo nie ma to większego sensu. I stawiamy go na ziemię. Napędzamy i hop. Przełaj to taka konkurencja, gdzie liczą się sekundy, a nawet pół sekundy i każda strata to jest czasem przepaść. Więc takie małe, drobne elemenciki składają się na sekundy. Sekundy składają się na minuty. A nawet jeśli nie na minuty, to sekundy, przez które wygrywamy wyścigi albo przegrywamy. Więc jak ktoś myśli o przełaju, to nad techniką musi bardzo dużo popracować. To nie jest tak, że mam silne kopyto, jestem szybki i to dam sobie radę. No może i tak, ale na pewno możesz dać sobie radę bardziej. Więc ćwiczymy. Dobra, jeszcze raz tips and tricks. Jak siadacie do podbiegu, chwytamy tutaj, nie na środku rury. O, tak, tu chwytamy, nie tu. Chwytamy tu, rower za mały, łokieć się nie mieści. Chwytamy tutaj. Wszystko gra. Dociągamy rower najpierw na plecy. Najpierw go zakładamy. Potem zginamy sobie tą kierownicę tak, żeby ta ręka tutaj przechodziła, bo jak nie zegniemy, to macie tu oponę. Nie wchodzi mi ręka. Już wchodzi. Elegancko zapinamy i biegniemy. Robimy co chcemy. Rower nam nie przeszkadza i nie obija nam obojczyka. Kto trochę na przełaju biegał, to wie co to znaczy. No i teraz analogicznie chwyt mamy cały czas tutaj. Ściągamy rower przez chwyt za rurę w tym samym miejscu. Prostujemy koło, palce się spokojnie zmieszczą, cała ręka nie, ale napędzamy i odjeżdżamy. No i teraz bardzo trafna, słuszna uwaga. Jak wykonamy prawidłowy zeskok, czyli z przełożeniem nogi, korba zawsze zostaje w tej pozycji. A dlaczego to jest takie ważne? Jak zakładacie rower na plecy, o, pokażemy. To ten pedał mija się z waszym ciałem i jest zawsze za plecami. Jeżeli siądziecie w jakiś niekontrolowany sposób i ten pedał wam się obróci, czy to do góry, czy to do przodu, zakładając rower, pedał macie, no nie powiem gdzie. Musicie go sobie wtedy poprawić i dopiero zapiąć rower i już jesteście pół sekundy w plecy. Więc wszystkie te elementy muszą grać, żeby to było szybko. Czyli jak... No dobra, to na dzisiaj koniec dzisiejszej lekcji, treningu, czy jak to zwał, tak zwał, spotkania z Barbarą Borowiecką. Dzięki, pozdrawiam. Także piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć i jakie macie uwagi, spostrzeżenia do tego, co robiliśmy. Na pewno będzie dyskusja o to wsiadanie, zsiadanie, o to przekładanie nogi, przekładać, nie przekładać, albo zawodowcy to nie przekładają.
No dobra, przyjmuję wyzwanie. 30 na godzinę, asfalt, zeskok i wskok z powrotem na rower. Zobaczymy, czy da się to zrobić bez przełożenia nogi. Bo ja nie wiem. Dobra, do następnego, na razie.